Cześć wszystkim. Dziś jesteśmy na grządce, z której właśnie wybrałam sobie ziemniaki. I jak pamiętacie, po zebraniu ziemniaków ja tą grządkę obsypałam sobie swoim kompostem. Niemniej jednak jest to trochę za mało, dlatego że tutaj tego kompostu też nie było dużo. Nie wolno zostawiać tak odkrytej, nagiej gleby, ponieważ wszystko, co tutaj cenne, ta cała próchnica, może zostać łatwo przez deszcz wymywana, przez wiatr zabrana. I dlatego ważne jest, żeby taką grządkę sobie okryć. Fajnym czasem jest właśnie moment już po zbiorach, kiedy mamy już całkiem puste zagony i możemy je sobie okryć zielonym nawozem. Ja sobie przygotowałam trzy różne nawozy. Jest to gorczyca, które ma właściwości fitosanitarne. Jest to łubin i facelia. Rośliny bobowate w swoich korzeniach zachowują azot, dzięki czemu możemy później z powodzeniem uprawiać takie warzywa jak marchew, seler, czy jakiekolwiek inne rośliny korzeniowe. Nie bardzo lubi się poplon zielony, nawóz z roślinami kapustnymi, ponieważ ten nawóz zielony dosyć mocno się korzeni, dzięki czemu dostarcza też do gleby, powiedzmy w cudzysłowie, na powietrzenie, dzięki czemu nie potrzebne jest w ogóle przekopywanie, ale z kolei te przestrzenie, które są później po korzeniach, które też zresztą się rozłożą, ponieważ jak tylko ta ściółka fajnie nam tutaj utworzy taki dywanik, to ja sobie ją zetnę i wtedy te korzenie będą się rozkładać i dzięki temu powstanie też próchnica właśnie z tych rozkładających się korzeni, ale i też w miejsce korzeni zostanie luka, przez co fajnie będzie ta gleba napowietrzona. Jeżeli chodzi o kapustę, tego nie lubię takich pustych przestrzeni, więc dla nich będę miała obornik. Natomiast rośliny korzeniowe nie znoszą obornika, nie lubią być uprawiane w pierwszym roku po oborniku, dlatego doskonałym rozwiązaniem jest właśnie taki nawóz zielony. Jeżeli chodzi o tą glebę, wystarczą mi tylko te trzy poplony. Wystarczyłby nawet jeden. Nawet wystarczyłaby, powiedzmy, łubin czy facelia. Jedno z nich byłoby wystarczające. Ja lubię sobie też dołożyć gorczycę, ponieważ ona ma właściwości fitosanitarne, które odkażają tą glebę i chronią też przed rozwojem różnych chorób. W związku z czym na tej glebie, która już jest rozluźniona przez ziemniaki, wysieję sobie tylko i wyłącznie ten poplon, po prostu garścią tutaj tego obornika, przepraszam, nie obornika, tylko każdej z tych roślin, porozsypuję ją w ten sposób na grządce. Ale co w przypadku, kiedy mamy glebę, kiedy mamy ziemię nierozluźnioną przez poprzednią roślinę? W takiej sytuacji ja jeszcze stosuję jedne nasiona i właśnie sobie przejdziemy za chwileczkę do tej grządki. Tylko teraz jeszcze Wam powiem tyle, że ja w tym momencie wezmę grabie i sobie delikatnie tutaj te nasiona powprowadzam w glebę. Ja nie przekopuję tego i nie będę też przekopywać po tym, jak te rośliny wzrosną. Jedynie tą część nad ziemią, tą część zieloną, zetnę sobie najprawdopodobniej pod kaszarką, żeby fajnie ją tutaj rozdrobnić. I to będzie jeszcze w tym roku, jeszcze przed mrozami, żeby zatrzymać ciepło w tej glebie, żeby ten zielony nawóz utworzył tutaj taką piękną ściółkę, dzięki czemu fajnie zabezpieczy nam tę glebę przed erozją. Absolutnie nie będę tego przekopywać, ponieważ ten nawóz zielony, który tutaj właśnie sobie zastosowałam,
ściąga azot w swoje korzenie i dzięki temu ten azot jest zatrzymywany w glebie i pięknie będą rosły rośliny korzeniowe. Gdybyśmy to przekopali, to ten azot po prostu by się uwolnił, on jest bardzo łatwo uwalniający się. W związku z tym no, stracilibyśmy to, co właśnie chcemy wyciągnąć z tego nawozu zielonego. Także tak to jest. Siejemy, potem przykrywamy kompostem, bądź tak jak ja już kompost mam wysypany, więc sobie tylko tutaj grabkami to delikatnie zagrabię, żeby to fajnie się przykryło, zostało przykryte tym kompostem. I jak to wzrośnie, ścinamy. Tyle. Nie robimy nic więcej. To wystarczy. Natomiast teraz przejdziemy sobie do drugiej grządki, która jest na glebie gliniastej, mocnej, zwartej, a na której z kolei nie było ziemniaków, które by tą strukturę gleby rozluźniły. Z kolei na takiej grządce, jak tutaj widzicie, gdzie nie było roślin głęboko korzeniących się, chociaż ostatnio teraz posiałam tutaj bób i jego resztki jeszcze tutaj gdzieniegdzie dojrzewają. Tutaj rosła też sałata i ziemniaczki, ale zależy mi na tym, żeby tą strukturę bardziej tutaj rozluźnić. Wtedy poza tą mieszanką tych poplonów, które tutaj widzicie, używam jeszcze taką rzodkiew japońską. I jak można tutaj sobie przeczytać z opisu, jest to odmiana, która długość korzenia ma 40 do 50 cm, natomiast średnica 5-7 cm. I jeżeli chodzi o tą rzodkiew, to ja ją po prostu zostawię w ziemi do przygnicia i tak jak właśnie z tym nawozem zielonym, zetnę na jesień, myślę, że to będzie gdzieś tak połowa października. Zobaczymy też, jak szybko tutaj będzie się ta masa zielona tworzyła. To wtedy po prostu tą podkaszarką razem z tym bobem, który już tutaj wyrósł i tym poplonem sobie zetnę, co utworzy fajną tutaj okrywę i będzie stanowiło fajne zabezpieczenie gleby przed erozją, przed mrozem. Pozwoli nieco tego ciepła w glebie jeszcze zatrzymać. Czyli dokładnie tak samo jak na poprzedniej grządce, biorę sobie garść tych nasion i rozsiewam po całej grządce. Idę z kolei teraz po kolejne i garść tutaj rozsypuję po kolei na całej grządce. Ostatnią garść poplonu. I na sam koniec zabiorę sobie tutaj tą rzodkiew. Rozsieję sobie tutaj tą rzodkiew. Teraz kolejnym etapem będzie obsypanie tej grządki własnym pięknym kompostem. Już tutaj jak będę tutaj ten kompost wykładać, nie będę nagrywać, bo to myślę, że to będzie nudne. Chodzi o to, żeby te nasiona fajnie przykryć. O! Zobaczcie sobie. I w zasadzie jak już cały ten kompost tutaj na tą grządkę dam, to będzie koniec pracy na ten moment. A będę czekać, aż te nasiona mi tutaj skiełkują i utworzę piękny dywanik okrywający tę właśnie glebę, która jak widać wymaga tego, żeby ją nawieść. A na koniec pokażę Wam mały bonusik z tego, co się stało, kiedy przyszłam tutaj rano na grządkę. Po prostu przyłapałam kogoś tutaj dewastującego moje grządki. Udało mi się to nagrać. Możecie to sobie zobaczyć właśnie w kolejnej części tego nagrania. Także na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć. Widzicie?
kto grasuje po moich grządkach? Mam. Przyłapana na gorącym uczynku. Biedactwo teraz nie wie, jak wyjść. Muszę otworzyć jej bramkę i wypuścimy. Działek. Tak to jest, jak się przychodzi z samego rana na działkę. No to jest osiołek. To nie jest osiołek, tylko to jest sarenka. Zobacz. No widzisz, popatrz, jak biegnie biedactwo. Stój, Oluś, stój. Stój, bo nie ma co straszyć. On wie, gdzie ma wyjść. Tamtędy, którędy wchodził, czyli przez uszkodzoną siarkę. Ojej, zobaczył nas. Oja, ale mi niszczy grządki. Dobra, Oluś, musimy go przegonić z tamtej strony. Musimy tu otworzyć mu bramkę. Otworzymy mu bramkę i pójdziemy od dołu, to on będzie wiedział, gdzie ma uciec. Tutaj właśnie, gdzie kiedyś nam podczas transportu uszkodzili właśnie bramkę, to on sobie tędy wchodzi, a że tutaj grasuje, to ja już wiem od dawna, bo widzę, zobaczcie, chociażby takie ślady tutaj w tej zręce. Chodź, Oluś, chodź, idziemy od dołu, chodź, nie ma co go straszyć. Chodź, daj rączkę, bo ci koziołek poturbuje zaraz. Chodź, idziemy. O, nawet tak się przecisnął, widzicie? Przez siatkę, czyli te oczka tutaj od tej siatki są za grube. Najwyraźniej nie wchodzą tylko i wyłącznie tą uszkodzoną częścią, ale tą, która jest tutaj, widzę, grubsza też się przeciśnie.